Mamy dwa worki. W jednym znajdują się liczby wymierne, a w drugim niewymierne. Czy wiesz, w którym worku należy umieścić pierwiastek trzeciego stopnia z 250? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na końcu tej lekcji. Dzisiaj nauczymy się korzystać z własności pierwiastków sześciennych. Aby łatwiej to zrozumieć, przypomnij sobie, jakimi prawami rządzą się pierwiastki kwadratowe. Jeżeli tego nie pamiętasz, zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich naszych filmów z playlisty o pierwiastkach kwadratowych. Najpierw będziemy mnożyć pierwiastki sześcienne z liczb sześciennych. Czyli takich, z których możemy bez problemu wyciągnąć pierwiastek sześcienny. Pokażę Ci dwa sposoby na rozwiązywanie takich przykładów. Zobacz. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. Pierwszy sposób to wyznaczenie najpierw wartości każdego z tych pierwiastków. Z poprzednich filmów wiemy już, że pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2, a pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to 5. W takim razie możemy zapisać, że nasze mnożenie to 2 razy 5, a 2 razy 5 to 10. Spróbujmy teraz rozwiązać ten przykład inaczej. Skorzystamy z tego, że iloczyn pierwiastków sześciennych jest równy pierwiastkowi sześciennemu iloczynu. Oznacza to, że możemy mnożyć przez siebie liczby, które znajdują się pod takim samym pierwiastkiem. W takim razie zapiszmy nasze mnożenie jako pierwiastek sześcienny z 8 razy 125. Zgadza się? Zastanów się teraz, jaki jest wynik mnożenia 8 i 125. To 1000. Zapisujemy więc równa się pierwiastkowi sześciennemu z 1000. Ale to jeszcze nie koniec. Musimy się teraz zastanowić, jaka liczba pomnożona 3 razy przez siebie da nam liczbę spod pierwiastka. Czy umiesz ją znaleźć? To 10. Dlaczego? Ponieważ 10 razy 10 to 100, a 100 razy 10 to 1000. Rozwiązując pierwszym sposobem, na końcu też mogliśmy dopisać, że 10 to pierwiastek trzeciego stopnia z 1000. Czas na drugi przykład: pierwiastek trzeciego stopnia z 27 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Zatrzymaj film i spróbuj rozwiązać to samodzielnie pierwszym i drugim sposobem, a potem sprawdź, czy Twój wynik zgadza się z moim. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to 3, a pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2. Wynik to 3 razy 2, a to równa się 6. Teraz obliczmy to drugim sposobem. Zapisujemy: Równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 27 razy 8. 27 razy 8 to 216, a pierwiastek trzeciego stopnia z 216 jest równy 6. W pierwszym sposobie również mogliśmy zapisać, że 6 to inaczej pierwiastek trzeciego stopnia z 216. Kolejny przykład jest trochę podchwytliwy. Ale spróbujmy sobie z nim poradzić. Mamy tutaj pierwiastek trzeciego stopnia z 9 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 24. Znasz już dwa sposoby obliczania iloczynu pierwiastków trzeciego stopnia. Czy możemy skorzystać z pierwszego sposobu, czyli wyznaczyć najpierw wartości poszczególnych pierwiastków? Niestety nie. Zauważ, że oba pierwiastki są z liczb niesześciennych. Nie umiemy podać ich dokładnej wartości. Dlatego musimy skorzystać z drugiego sposobu. Przypomnę ci, że iloczyn pierwiastków sześciennych jest równy pierwiastkowi sześciennemu iloczynu. Zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie rozwiązać przykład. A potem sprawdź, czy Twój wynik zgadza się z moim. Zapisujemy zatem, że pierwiastek trzeciego stopnia z 9 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 24 jest równy pierwiastkowi trzeciego stopnia z 9 razy 24, a 9 razy 24 to 216. Wynikiem jest oczywiście 6, bo 6 razy 6 to 36, a 36 razy 6 to 216. Znaleźliśmy liczbę, która pomnożona przez siebie 3 razy da wynik spod pierwiastka trzeciego stopnia, stąd mamy pewność, że nasz wynik jest poprawny. Taki przykład możemy rozwiązać jeszcze inaczej, sprytniej. Tego jednak dowiesz się już w kolejnym filmie. Spróbuj teraz samodzielnie rozwiązać kolejny przykład: pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch razy pierwiastek trzeciego stopnia z czterech, a potem sprawdź, czy Twój wynik zgadza się z moim. Korzystamy tutaj z drugiego sposobu, czyli zapisujemy obie liczby pod wspólnym pierwiastkiem i mamy pierwiastek sześcienny z 2 razy 4. Wiemy, że 2 razy 4 to 8, więc mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8, a on wynosi 2, bo 2 razy 2 razy 2 równa się 8. Czasami mamy pierwiastek sześcienny z bardzo dużej liczby, na przykład z 64 tysięcy. Jak możemy ułatwić sobie sprawę, aby nie namęczyć się przy liczeniu? Zaraz Ci pokażę. Wiemy już, że iloczyn pierwiastków sześciennych jest równy pierwiastkowi sześciennemu iloczynu. Spróbujmy więc rozłożyć nasz pierwiastek na takie, których wartość dobrze znamy. W naszym przykładzie będzie to pierwiastek sześcienny z 64 razy pierwiastek sześcienny z 1000. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to 4, bo 4 razy 4 razy 4 to 64. A pierwiastek trzeciego stopnia z tysiąca to 10, bo 10 razy 10 razy 10 to 1000. Otrzymujemy 4 razy 10, a to równa się 40. Tym sposobem możemy szybko obliczać pierwiastki sześcienne z bardzo dużych liczb. Teraz kolej na ciebie. Zatrzymaj film i spróbuj rozwiązać ten przykład. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8000. Następnie sprawdź, czy Twój wynik zgadza się z moim. Rozkładamy nasz pierwiastek na pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 1000. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2. A pierwiastek trzeciego stopnia z tysiąca to 10. Piszemy równa się 2 razy 10 i otrzymujemy 20. Należy jednak uważać, bo nie zawsze jest tak pięknie. Nie każdy pierwiastek sześcienny da się rozłożyć na czynniki, których dokładną wartość znamy. Wiele z nich to liczby niewymierne. Weźmy na przykład pierwiastek trzeciego stopnia z 250. Czy możemy go rozłożyć na pierwiastki sześcienne, których dokładną wartość znamy? Niestety nie. Rozkładamy go na przykład na pierwiastek sześcienny z 2 razy pierwiastek sześcienny ze 125. Wiemy, że pierwiastek sześcienny ze 125 to 5, ale co z pierwiastkiem sześciennym z dwóch. To liczba niewymierna. W związku z tym 5 razy pierwiastek sześcienny z dwóch też nie będzie liczbą wymierną. I to jest odpowiedź na pytanie zadane na początku filmu. Zapamiętaj. Iloczyn kilku pierwiastków sześciennych jest równy pierwiastkowi sześciennemu iloczynu liczb podpierwiastkowych. Prawdziwa jest też zależność odwrotna. Dzięki tej wiedzy możemy szybciej i łatwiej obliczać wartości pierwiastków sześciennych, także z liczb nie lub bardzo dużych. Obejrzyj pozostałe filmy o pierwiastkach sześciennych, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.